To nie jest tak, że my się sprzedaliśmy za pieniądze, bo ktoś powie, że się sprzedali za pieniądze. Nie. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Dominik Zadora. Już na szczęście po walce i dzień dobry. Jakie pierwsze przemyślenia? Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. No kurde, no smutno trochę, no. Przegrałem przez duszenie gilotynowe. Nie tak to miało wyglądać, no ale cóż, no. Biorę porażkę na klatę, dzisiaj był Alan lepszy, gratuluję i tyle, no. No i to jest MMA, jak się domyślam, nie wszystko, niepełen wachlarz tego, co było trenowane, byłeś w stanie pokazać w tej walce, bo jak można było się domyślać, były te sprowadzenia dość szybko. No i w tym parterze, czy czymś Alan w ogóle zaskoczył? A czy wiesz co, myślałem, że będzie od razu gdzieś tam się wił i tak dalej, po prostu leżał na mnie, ja sobie gdzieś tam tą pozycję złapałem, biłem gdzieś z dołu, później zrobił mi trochę miejsca, więc postanowiłem, że będę wstawał to, co robiłem na treningach, no i przy stawaniu po prostu zostawiłem głowę, no błąd szkoleniowy, no i zaciągnął gilotynę. Wykorzystał po prostu okazję, którą miał. Po tylu latach treningu nie ma się raczej czego dziwić, a jak ty się czujesz w tej formule? Wiesz co, no kurde... Fajnie, chciałbym się jeszcze spróbować w MMA. Mówię, no 2 miesiące trenowania parteru, to nie można się nie wiadomo czego nauczyć. Mówię, to tak jakby pianistę, kogoś, kto nie umie grać na pianinie, posadzić przy pianinie i 2 miesiące każesz nauczyć mu się grać Chopina, nie? Także, no kurde, to jest ciężki kawałek chleba, ciężki sport. Nie poddaję się, wracam na matę i trenuję dalej, no. Wyciągam wnioski z porażki i trenujemy dalej, ja się nie poddaję. Tego nie można zarzucić, bo nigdy nie lekceważyłeś przeciwnika. Gdzieś tam zawsze podchodziłeś z taką czystą głową i racjonalnie do tej walki. Więc jakie tutaj słowa padły w kierunku Alana po tej walce już? Wiesz co, no co, pogratulowałem mu pojedynku, no bo był dzisiaj lepszy, wygrał. Powiedziałem mu, czy zakupujemy tobór wojenny. Alan powiedział tak, wiesz, popłakał się, bo on jest akurat taki emocjonalny. Ja gdzieś zawsze tam z zewnątrz, po mnie nie widać tego. No co, zbiliśmy piątkę, pożartowaliśmy chwilę, że jak będę chciał, to żebym przyszedł na lekcję parteru do niego. Ja mu powiedziałem, że dalej skopię słabo low kicki, więc może przyjść do mnie na stójkę. Zbiliśmy pionę, no i co, no i życie toczy się dalej. Było, minęło, nie ma co do tego wracać. To jest taki piękny moment w tych free fightach, kiedy jednak to starcie w klatce prowadzi do czegoś dobrego i w waszym przypadku tak właśnie jest. Ale przy okazji tej walki z Alanem pojawiło się już, można by powiedzieć, że kolejka do ciebie, bo wiemy, że walka z Michałem Pasternakiem to jest raczej formalność. No kurde, mam nadzieję, że też zawalczymy na następnej gali. Mam nadzieję, że też wyleczył ten biceps już. Tutaj na pewno będzie stójkowa formuła, jeżeli miałby w ogóle dojść do naszej walki. No i co, no kurde, no i mam nadzieję, że jeszcze będę mógł się jeszcze raz sprawdzić w MMA, ale mówię, no chciałbym takiego zawodnika troszkę mniej doświadczonego niż Alan, no może przeceniłem troszeczkę i zbagatelizowałem jego umiejętności parterowe, no ale kurde, no jakby był jakiś Stójkowicz, który też nie umie tak za bardzo też tego parteru, bo wtedy mógłbym pokazać gdzieś tam tego MMA, co się nauczyłem, bo miałbym okazję to po prostu pokazać, nie? No tutaj Alan, no względnie był lepszy i tyle. Ten temat Michała Pasternaka pojawił się już podczas waszego face-to-face'a z Alanem i było nawet mocniej niż między tobą a twoim przeciwnikiem. Skąd ta taka niechęć i taka nienawiść od razu między wami, między tobą a Michałem? Wiesz co, no tutaj trzeba by było w ogóle sięgnąć do samego początku, nie? No jakbyś prześledziła, to po prostu tam poszło od komentarza, później od słowa do słowa i po prostu ten konflikt narastał i tyle, no i mam nadzieję, że ten konflikt po prostu zakończy się w klatce. Wspominałeś też na tym face-to-face wiele słów na temat Mirka Oknińskiego. Czy to, jeżeli dojdzie do waszej walki, gdzieś tam ta niechęć w jego kierunku również będzie widoczna na konferencjach i programach? Wiesz co, nie wypowiedziałem się ani razu na temat trenera Mirka. Na Akademii tam było. Znaczy, ja powiedziałem tylko tyle, że oni się wszyscy razem bronią, wszystkich atakują, a później są zdziwieni, że ktoś ich atakuje i to tylko było w ten desen, nie? Także mówię, tu Mirek ma bardziej konflikt chyba z moim menadżerem, ja mam konflikt z Michałem i myślę, że to no, gdzieś na takich pułapach możemy o tym mówić. Jesteś już w tym świecie free fightów i bardzo się z tego cieszymy. I jakie słowa od trenerów po tym, co pokazałeś w klatce? No kurde, no trenerzy, którzy byli od stójki, no powiedzieli, no Tomi, no trudno, no nie twoja płaszczyzna, trenujemy dalej. Przeprosiłem ich, no bo oni największej pracy we mnie włożyli. Mówię, kibiców mogę przeprosić, że spierdzieliłem im kupony.
No jeszcze z Arturem nie rozmawiałem, bo poszedł do Arka Tańcu i do narożnika, pewnie zaraz jak skończę wywiady, to będę się z nim widział, no i pewnie przyjmę parę gorzkich słów. Arkowi dzisiaj się nie udało, widzimy tutaj triumfującego Adriana Polaka. Co mogło przeważyć tutaj twoim zdaniem? Wiesz co, nie widziałem, ale tak tylko kątem oka gdzieś rzuciłem, no myślę, że to robienie wagi Arka zabiło, wiesz, no tutaj no stanę w jego obronie, bo dużo ludzi pisało, a bo on jest tenerem, od zbijania wagi, od tego dietetykiem, ale Arek był przymierzany do Włodarczyka, on podbijał wagę, to miał mieć na 94 kilo, tutaj miał 3 tygodnie na zbicie wagi i myślę, że to było szaleństwo z tego kierunku i to było no, prawie, że niemożliwe, nie? Kilogram brakło, no, jakbym miał więcej czasu, myślę, żeby to zrobił. No i słuchaj, podobna sytuacja, bo kiedy pojawiłeś się tutaj we Freakach, musiałeś się zmierzyć z tymi pytaniami dotyczącymi jednak przejścia z tego świata zawodowego do Freaków. Dzisiaj bardzo głośne i medialne ogłoszenie, że Tomasz Adamek pojawi się w Fejmie i on również wypowiadał się w przeszłości, że w Fejmie go nie zobaczymy. Co ty na właśnie taki debiut we Freakach? Wiesz co, no, ja już to wcześniej powtarzałem w różnych wywiadach, że na początku nas, sportowców, bolało po prostu, że gdzieś tam być może też zazdrości, bo ja mówiłem, że to też jest jakiś tam element zazdrości, że kurde, my wylewamy tony, hektolitry potów i krwi na treningach, kontuzje, te pieniądze nie są adekwatne do tego, co my oddajemy w walce, w klatce i na ringu. I mówię, no kurde, teraz zdarzyła się okazja, żeby po prostu w ten świat wejść. Tomek też już jest wiekowy, jest emerytem, to jest taka fajna emerytura, nie? Bo no, Tomek też już boksersko też nie będzie bił się na najwyższych szczeblach. Ja też się nie będę bił sportowo ze względu na mój stan zdrowia. Kurde, to jest takie nasze no, odkładanie pieniążków na emeryturę. No my też mamy rodziny, trzeba też nas zrozumieć. To nie jest tak, że my się sprzedaliśmy za pieniądze, bo ktoś powie, że się sprzedałeś za pieniądze. Nie, bo ja nie jestem tutaj, nie robię rzeczy wbrew sobie i za to, że ktoś mi za to zapłaci pieniądze, tylko ja to przychodzę do pracy. Więc płacą mi za moją pracę, a to, że ja będę walczył z tym czy z tamtym w innej formule i to nie jest sprzedanie się, nie? Po prostu robią mi, dają mi pieniądze za moją pracę, za moją robotę. Czyli jednym słowem, bardzo dobrze, że są te Freak Fighty na taką emeryturę dla was. Tak, sportu. Tak. To można traktować jako emeryturę, można mnie nazwać hipokrytą, bo ja też na początku mówiłem, że kurde, nigdy to nie zawalczę. Jakby ktoś powiedział 5 lat temu, że zawalczę w Freakach, to będą weź to się pierdzieli w głowę, a teraz jestem tutaj i no kurde, no zarabiam sobie na emeryturę, no, mam dziecko do utrzymania, mam rodzinę, mam jakieś tam swoje marzenia, chciałbym klub otworzyć. Wiadomo, na to wszystko są potrzebne finanse. Fajnie, że tu jestem i mam okazję zarobić dobre pieniądze.